Cześć, z tej strony Freaks i witam was w trybie, który promuje współpracę. W najlepszym trybie tej przeklętej gry. W trybie, który wywołuje banana na twarzy. Czyli w piłce czołgowej. W końcu wróciła. Także ja się bardzo, bardzo cieszę i już zaczęliśmy ze znajomymi ciupać i tylko nie mogę się doczekać, aż wprowadzą tryb rankingowy, ponieważ obecnie no jest to troszeczkę jakby mniej lub bardziej gra do jednej bramki, ponieważ większość osób nie za bardzo wie, jak się tą piłkę je, ale naprawdę uwielbiam ten tryb i proszę, dawajcie go częściej, to jest coś wspaniałego. Jak widzicie, generalnie jeżeli mam dać kilka porad, jak w ten tryb grać, to przede wszystkim nie chcecie, jakby dajcie, jeżeli widzicie, że ktoś już się bije o piłkę w rogu, to nie jesteście tam potrzebni. I tak naprawdę w większości przypadków nie jesteście potrzebni właśnie w biciu się o piłkę w rogach. Zwykle lepiej będzie dla waszej drużyny, jeżeli ustawicie się, jeżeli zawsze w każdej możliwej sytuacji będziecie się ustawiać pomiędzy piłką a waszą bramką. Dzięki temu będziecie mieli okazję, żeby po pierwsze, jeżeli jesteście pomiędzy piłką a waszą bramką, to jesteście usytuowani w idealnym miejscu, żeby oddać strzał i żeby obronić ewentualny strzał ze strony przeciwników. Tutaj macie również wzór, w jaki sposób zaczynać gry. Zwykle wystarczy tą piłkę raz dotknąć. Od was zależy, jak szybko chcecie tą piłkę dotknąć, ale jak widzicie, my z Jerrym rozpracowaliśmy to w miarę skuteczny sposób. Dośrodkowania też są bardzo ważne. Jak widzicie, nie zawsze opłaca się, szczególnie jeżeli lecicie na piłkę z pełną prędkością, dokładać jeszcze lewego przycisku myszy, ponieważ wtedy może być tak, że ta piłka przeleci za wysoko. Jeżeli jesteście rozpędzeni, to zwykle wystarczy po prostu tą piłkę trącić. Nie trzeba jeszcze z lewego przycisku myszy dokładać mocy, bo zwykle wtedy ta piłka po prostu przeleci nad bramką i nikt nie będzie mógł jej dobić. A to chodzi o to, żeby ta piłka wpadła w światło bramki i tak jak banuje tutaj, ktoś mógł ją po prostu tylko tyknąć i żeby wpadła. Tutaj akurat też przydaje się przewidywanie, gdzie ta piłka może się znaleźć. Tutaj tak naprawdę już widziałem, bo ten Lian, on nie był ustawiony przodem do piłki, a więc nie miał wystarczająco dużej ilości prędkości, żeby tą piłkę wybić. Także wiedziałem, że ta piłka się zatrzyma. Tutaj banuje, jak też ładnie podcina i trafia piłką do bramki. Kolejna akcja, Jerry, dośrodkowanie i punkty stylu. Najpierw skok, potem lewy przycisk myszy. W takich sytuacjach też bardzo dobrze jest czekać za polem karnym, ponieważ jeżeli piłka się wytoczy, widzicie, że można coś czasem z nią zrobić. Czasem też przeciwnik eksploduje przy okazji. Tutaj kolejny pokaz tego, że z rozpoczęcia gry bardzo często można zdobyć dosyć łatwy punkt, nawet jeżeli przeciwnicy bardzo, bardzo chcą temu punktowi zapobiec. I kolejny. To jest w tej samej grze. Jeżeli chcecie zablokować strzał z rozpoczęcia, to raczej nie jedźcie do przodu, bo to wam nie wyjdzie na dobre. 5 do 3, dusza dośrodkowuje. No i piłka spada w taki niefortunny sposób, że nie spada na środek bramki, tylko jest wbita delikatnie, tak jakby w głąb pola karnego i ja tam czekam. Tutaj jest mniej więcej ta sama sytuacja. Boom, 8 do 3 i przeciwnicy eksplodują. Czołgiem i do usłyszenia. Polecam grać i widzimy się na rankedach.